Siemaneczko, jestem BBTM Games. Witam w grze. Pa, Minksu, to 22. Dzisiaj kończymy całą serię, może być tego całego save'a. Czyli sprzedajemy sobie maszyny, sprzedajemy sobie sobie, sprzedajemy sobie jego koledze. A na początku odcinka chciałem podziękować wszystkim, którzy byli na tym sobie oglądali odcinki. Serdecznie wam za to dziękuję, bo bez was, bez oglądalności, no nie byłoby tego, co tutaj stworzyliśmy, czyli wykup całej mapy, takich wspaniałych maszyn by nie było, no po prostu bez was by nie było tego kanału, więc dziękuję jeszcze raz serdecznie. I co? Lecimy sobie ze sprzedażami wspomnianymi. Widzicie, 12 milionów 700 tysięcy na koncie. Dzisiaj wiekopomna chwila. Sprzedajemy, więc dzisiaj po prostu, żeby stało wszystko się zadość, jak to się mówi. Sprzedajemy maszyny od początku. Nie patrzy się na wszystko, co już jest. Ile godzin przepływałem na tych maszynach. Więc lecimy po kolei. Każdą przyczepę, każdy ciągnik będzie sprzedawany. Wszystkie błyski, headery, wszystko idzie do sprzedania. Więc tu już jest zrobione. No i jeszcze lecimy sobie na pociągi. Na pociągi z tego względu, że mamy co nie miara do sprzedania. Oj, kukurydzy. Sławianej soi 324 tysiące litrów, a kukurydzy 418. Więc no jest co wywozić. Więc wywozimy blisko na bieżąco. Fajnie się ułoży, może pociąg bardzo blisko. Dzisiaj jest do wywozu, do odwozu. Niczego. Czekać nie wiadomo ile. Pociąg sobie delegancko dojeżdża. Więc możemy sobie lecieć. No. Odpalamy. Sypiemy sobie tutaj. Soje 324 tysiące litrów. Wiadomo, że 24 tysiące litrów to będzie. I 5 tysięcy jeszcze soda. Więc to będziemy sprzedawać sobie po prostu wszystko. Wysprzedać. No prawie 15 milionów na koncie, no jest sporo. Sporo czasu przegrany na sejwie, sporo roboty zrobionej, statystyki ogólne, czy będą czas spędzenia czasu na sejwie. 514 godzin, czy tak samo pociąg pokazuje? Pociąg pokazuje 511,4. Godziny. No praktycznie pociąg nie oszukuje wcale. Podejrzewam, że to jedyne 3 godziny. Tak, 3 godziny. Niespełna 3 godziny. Paroma pewnie jest to z tym, że po prostu wynajmowaliśmy go przez ten czas, który nie jeździł. On po prostu nie nabijał godzin właśnie na sejwie. Więc wspomniane 514 godzin na sejwie zużyte nasiona 266 162 litry nasion, do tego nawozu 3 miliony, czy nie? 579 tysięcy, nie, 3 miliony 179 794 litry. Złożone bele 2715, nie wiem czy to z autoladerem też to właśnie liczyło. Zdjęte drzewa 12, ukłuszone misje 4. Zużyte paliwo 30681, wjechana odległość 6312, czas zebrania 103 godziny, czas opysków 127 godzin, czas obsiewania 69 godzin. Czas orki 37 godzin, kultywatorowania 52 godziny, czas obrobienia 203 godziny w sumie.
Zebrane hektary 842, opyskane hektary 1146, obsiane hektary 694, załamane 189, chociaż chyba patrzyłem, ale rzekomo z statystyki. Hultywa 442 i obrobione w sumie 2790. Bardzo dużo obrobionych hektarów. Statystyki naprawdę konkretne. No i mamy dzisiaj 229 odcinek, jak się nie mylę, właśnie tej gry, tej serii od jutra. Jak wszystko będzie spokojnie sprawne, jeśli nic się nie potknąć i czasu będę miał dużo ogarnąć, to na jutro będzie nowa seria. 366 507 przychód ze zbiorów. Coś tu przymało mi się zdaje za soję. A ja cię kręcę, ale żem odwalił lipę. Ale to nic. To nic się, proszę Państwa, nie dzieje, bo zapomniałem zasypać całego pociągu. Przez to wszystko. No nic. To się nic, proszę Państwa, nie dzieje. Możemy sobie porozmawiać, jak ta seria wyglądała od początku. No, początki, można powiedzieć, sobie byłyby ciężkie, ale bardzo dochodowe, jakby nie było, ponieważ w ciągu 229 odcinków zabraliśmy samych płodów, mięsiowo z maszyn, z płodów i z maszyn zrobiliśmy 15 302 000. Jest to naprawdę zajebista suma, ale jeszcze mamy tu parę rzeczy, które w międzyczasie możemy sobie sprzedać. A chodzi tu o oliany, która w tym momencie będzie sprzedawana, bo jest wszystko przetworzone. Więc lecimy sobie tu, sprzedajemy oliarnię. 28 tysięcy, jeszcze mamy przetwórstwo tutaj związane z browarem. Tak samo sprzedajemy to wszystko. Czy to wszystko będzie sprzedane? Tak, z tego sobie to sprzedane jest. No jeszcze jedna paleta została, widać, naszego psiwa miodowego, czy tam czernego. Więc to tak właśnie wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Czy wszystko sprzedaliśmy tak mniej więcej z grubsza? Prawdopodobnie tak. Jest to chyba prawdopodobnie wszystko sprzedane. Stwierdziłem, że tu mniej więcej rzeczy, które były stawiane, czyli wiaty, nie wiaty, takie dopiero. Ja tego nie będę ruszał. Szczerze, tej strony pól nie będę ruszał. Nie wiem, że to było moje tu i tu. Rozumiem? Tak. Tu, przepraszam, 19 i 20 była skupowana. To chyba było wszystko oryginalnie. Więc może w międzyczasie będzie sprzedawać chyba. Jedziemy. Sprzedajmy pola. Czekajcie, coś tam stoi. Dobrze, już wiem, co stoi tam. Bo już na to patrzymy, czyli nasze pszczółki. Ogarniamy sobie pszczółki i będziemy mogli sobie posprzedawać tak, jak wszystko należy. Proszę Państwa, wydamy dodatkowe pieniądze jeszcze w międzyczasie. No pusto, troszeczkę się pusto robi na tej mapie, przez to wszystko. Jedynie co nie będę sprzedawał, to wiaty, mimo wszystko, że ja ją stawiam za 300 tysięcy, tak to reszta idzie sprzedane. Znaczy tak, ten teren, który był budowany, czyli ta wiata, garaże i tak dalej, to nie będzie sprzedawane, nie opłaca mi się z jednej strony tego sprzedawać. Czyli teraz będę mógł sprzedać. Sprzedaj ten, no to mogę sprzedawać powoli. Teraz jedziemy do pociągu oczywiście, bo ponieważ no musimy go załadować i nie odwalić lipy, proszę Państwa, jak to przed chwilą było pięknie przeze mnie zrobione. Niestety przez to wszystko i tak człowiek zakręcił i nie sprzedał. Będzie tego psoga 5000 litrów nie będę sprzedawał. Niech sobie na tym pociągu do końca farminga sobie jeździ, bądź ewentualnie niech sobie tutaj na pociągu, na tych silosach kolejowych, niech sobie to wszystko leży. Będziemy, zasypiemy sobie cały pociąg
I wtedy lecimy sobie dalej z sprzedażami pól. Zobaczyć, ile finalnie będziemy mieli pieniędzy ze sprzedaży pól. No to mnie bardzo się zastanawia. Wiadomo, częściowo już sprzedałem. Hipotetycznie powinniśmy dopiero sprzedawać, jak powinniśmy sprzedać zboża. Wtedy by było najbardziej klarowne. Tak, ale nie chcę po drugiej stronie tutaj teraz kombinować, powiedzmy 220 tysięcy. Mogę by statycznie doliczyć. Może było dobrze. Więc może tak sobie mieć raz. Na pokazie też będziemy mieli raz blisko do czy państwa załadunku, więc praktycznie pociąg będzie jechał i będzie pociąg wracał, więc to nie jest wcale tak źle. Ale żeby wiadomo, czasu też nie tracisz, że te mniejsze pola, które były już w międzyczasie kopywane, będziemy sprzedawać. Troszeczkę tego czasu też naszego w niedzielę nie przedłużać, nie zajmować. Lecimy sobie tak, jak powinno być. Więc lecimy sobie teraz od dołu. Lecimy sobie po kolei te pola, które wykupione. No, z jednej strony szkoda, ale jestem bardzo, bardzo ciekaw tego, ile pieniędzy na to wydaliśmy. Pociąg już gdzieś jest. Pociągu nawet teraz nie widzę. Pociąg dopiero teraz uszedł. Więc możemy sobie tylko wstępnie sprzedawać teraz pola. Lecimy po kolei teraz znowu. No jest trochę tych pól do sprzedania, nie ma co. No nie, nie kup, już sprzedawaj. Wszystko co miało być kupione, zostało kupione. Już nie ma odwrotu, trzeba kończyć, lecieć z kolejną serią na kanale. Więc jest troszeczkę muteczek, że tak powiem, ogólnie związany z tą serią, że już to się kończy. Jakiś epizod w moim kanale się kończy. Więc troszeczkę jest smutno z tego powodu, ale mam nadzieję, że kolejna seria będzie tak samo dobra, udana jak ta właśnie. No mamy 24 miliony na koncie. Teraz sobie tylko tak, sprzedamy sobie tą soję. Sprzedamy sobie na spokojnie kukurydzę. I będzie można sobie przepięknie już ogrywać kolejną serię na kanale. Która już no, po tej już nic nie będzie, tu już nie będzie co nagrywać. Trochę czasu spędzony na serii. Czas spędzony naprawdę bardzo przyjemnie. Parę live'ów było na tej mapie, zrobione do ogarnięcia. Fajnie się na tym bawiłem. Na tym serii. Jestem bardzo zadowolony z tego, że to tak się potoczyło. Jeszcze raz bardzo dziękuję tym, którzy byli i oglądali odcinki. Mamy milion za swoje. Ponad milion byśmy zarobili. Milion 200. Milion 200 byśmy zarobili. Ponad milion 200 zarobiliśmy ogólnie z soi. Naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. 25 milionów. Jestem ciekaw ogólnie, ile wszystkich finalnie będzie pieniędzy razem ze sprzedażą pól, ale to za chwilę będziemy kontynuować. Tylko sprzedamy te 418 tysięcy litrów i kukurydzy, bo to tylko nam zostało, żeby to pięknie skończyć. Można powiedzieć, żadnej serio w pewnym sensie, tak? Będzie żegna i serio. Szczerze na tym nie wiedział, jaką miniaturkę sobie zrobić, ale to już miniaturką to będzie raczej pikuś w późniejszym czasie. Co tu będzie można sobie ogarnąć. Ważne, że już jesteśmy no, bliżej końca. Jesteśmy na końcu, tak. Tej pięknej, no i dla mnie, no mojej osoby, bo nigdy jeszcze farmingu żadnej serii
nie skończyłem, można powiedzieć, bo w tym domu, że zaczynają 19 serię, to było już pod końcówkę praktycznie, można powiedzieć. I nie mogę się zbytnio wyszaleć. Teraz podejrzewam, żebyśmy grali tak jak wcześniej, czyli po 4 odcinki w tygodniu. No nie byłoby to realne, żeby to jest tak to pięknie zakończyć, żeby móc cieszyć się tym finalnym efektem zarobku, wartości, ile pieniędzy będziemy mieli. 30 milionów myślę, że jesteśmy w stanie, ale 35, myślę, że 10 milionów będziemy, może 10 milionów to przesadzimy, aka z ilością pól, na tyle wartość będzie pól. Bo jestem bardzo, bardzo tego ciekaw. 200 tysięcy, zostaje nam jeszcze 418 tysięcy litrów do wywózki. Więc już naprawdę bliżej, jak dalej. Z następnego odcinka. Bardzo szybko to leci. Ten czas, teraz widzę. Mamy 300, będzie 300, no i lecimy. Tak nie powiedziałem, że w ogóle jesteśmy na macu, bo tak wspomniałem, żeby przetworzyć cały ten olej rzepaku i słonecznika. Musiałem sobie cały, dosłownie calutki rok przewinąć, by po prostu 15 tysięcy, by po prostu przepaliło mi całą olejanie, tak? Więc musiałem przewinąć dosłownie cały rok. Ogólnie też nie sprawdzimy, a czy tutaj jest takie coś, jedna statystyka, która mnie bardzo, ale to bardzo zastanawia. Lata gry, 16 lat. Zdaje mi się, że co najmniej razy 10. Co najmniej razy 10. Nie wiem czemu tak to jest w statystykach, że lata gry 16. Jeśli wiem, że naprawdę długo graliśmy nawet w podstawowych maszynach, w pierwszych maszynach, no to naprawdę jest troszeczkę w pewnym sensie mnóstwo, tak? Weźmy sobie na ten drugi wagon, bo myślę, że ten wagon drugi to był chyba pełny 20 tysięcy litrów pojemności. Więc sobie na niego wszystko, powiedzę, od razu zasypiemy. Tak, nie pomyliłem się. Drugi wagon na 120 tysięcy to pojemności. I tak, proszę Państwa. Tak seria właśnie pięknie się kończy. 26 minut na koncie. Na ten moment. Naprawdę. Może nie ta żyweczka się kręci, ale naprawdę jestem zadowolony z przebiegu całej tej gry. Tej całej otoczki związaną z tą grą. Wiem, jest praktycznie 2 lata z małym hakiem na to, żeby dopiero kończyłem tą serię, tak? Jest 26 milionów, 26,5 miliona na koncie. Jeszcze wracając, wiem, długo to nagrywałem tą serię, ale jednak dało się ją dokończyć ze skutkiem pozytywnym. A teraz wracajmy do rzeczy, można powiedzieć, już bardziej przyjemnych, czyli lecimy naszymi terenami, które tutaj były pod budowę obór właśnie kurczaków. Ja bym chciał teraz posprzedawać. Ogólnie te dwa randy to praktycznie wcale nie były ogrywane. A chyba ten jest 36 teraz. A chyba ani raz nigdy nic nie robił na tym polu, bo jak chyba pamiętam jak dziś, że jak kupiłem ten teren, tam zaraz była inwestycja, by urnik prawdopodobnie, bądź ewentualnie jakąś hodowlę. Hodowlę. Mieliśmy tylko krowy i kury, więc innej hodowli nie mieliśmy. Ale właśnie mieliśmy krowy tam właśnie na tym terenie 36. A na 52 mieliśmy krowy, tak, w początku samego. Więc naprawdę tutaj puściliśmy
I mówię, ta 36 wcale nie była pod względem, że tak powiem, ogrywania nigdy na kanale, bo nawet sam tam nigdy ani jednych żdip nie zrobiłem. Więc naprawdę jest to grubo. No i lecimy mi końcóweczki pól. Można powiedzieć troszeczkę powolutku sobie klikamy. No to największe pole kukurydzy, które było mi gdzieś z Inlandu, było ogólnie zrobione, żeby po prostu no, mieć takie pola, jakie miałem. Naprawdę bardzo fajne, bardzo przyjemne pola do nagrywania. Mimo przeciwności, że Enclick była dużo lepszą mapą. Szczerze, nie wiem. Wiadomo, nie grałem na tamtej mapie tyle. Tydzień wcale, może chwilę od na początku samego farminga. Ale ta mapka też ma fajny klimat, mimo że tych pól dużo nie było. Ale swoje koszty miała. No i co, zostanie tylko landy, które były kupowane na samym początku, bo pamiętam, że jeszcze 17 i te dwa landy właśnie były jako landy podstawowe, jak mi się nie mylę. Więc 35 milionów, czyli dobrze powiedziałem, 35 milionów mamy na tej mapie zarobione od początku do końca z wszystkiego, z maszyn. Wiadomo, maszyn byśmy jeszcze więcej zarobili, jeśli byśmy sprzedawali przez sklep, na sklepie, sprzedawaliśmy tak, powiedzmy, z naszym warsztacie, tak w cudzysłowie powiem, i tak naprawdę duże pieniądze zarobiliśmy. Powiem szczerze, chyba nie ma co przedłużać, ale mam nadzieję, że Wam się ta seria podobała, że Wam się fajnie oglądało tą serię, tak jakby się ją nagrywało przez ponad 2 lata. I mam nadzieję, że jutro leci nowa seria na kanale po dłuższym czasie. Więc jeszcze raz dziękuję i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.